Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andes i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części gry, w kolejnym odcinku gry Home Sweet Home. Jestem oczywiście dzisiaj Wojtek. Jestem. I słuchajcie, jedziemy z koksem, skończyliśmy ostatnio w miejscu, w którym ten Gaugan nas próbował dopaść. Więc, no i patrz, on nas widzi. Czy wy to widzicie? A czy wiesz co, bo on podróżuje od jednego do drugiego. On podróżuje. Tak... No, a tych drzwi nie możesz otworzyć za tobą? Nie. Czekaj, bo to trzeba jakoś logicznie... Teraz? Nie, chyba nie. Teraz musisz przebiec. Biegnij! No nie! Musisz schować za tym. No biegnij, szybko! Idę. Ale znaczy, ty biegnij, nie kucaj. Ale nie widział mnie, spokojnie. No dobrze, ale pamiętaj, żeby biec. Teraz. No kurde, kucaj, nie! Kucaj, nie! Kucaj! Czemu żeś mnie kucnął? Bo nie umiem! Słuchajcie, ta gra jest... Jest cudowna. Jest jedyna w swoim rodzaju. Już widzę, co na grupie. Czemu nie kucasz? Bo nie umiem! Ej, naprawdę nie umiałem tego zrobić. Dobra, ale mam patent, tak? Proszę, proszę tutaj, wiesz, skupić się na tym, że mam patent. Jednak, jakby nie patrzeć, no. Dobra. Cicho. Tu się zakrzesełkiem się zrobił, zobacz. Dobra. Jest dobrze. Wojtek, ja nie umiem kłócę. Nie widzę tego patchworka, halo. Go! Nie czekaj. Sraczka! Mówiłem go. Ale nie, bo on musi tam sobie no tam pójść. Był! Właśnie nie tam, był. Tam był! Był! Teraz! Go! Biegnij! Kucaj! Stój. Ta gra jest niewspółczulna dla mnie dzisiaj. W takim razie bardziej robi komedię niż horror, nie? Jak zawsze. Jezu, nie! Wyskocz! Nie! Czekaj. Nie, dobra. Ale była muzyczka, że mnie zauważył. Biczosław jeden. No idź stąd! Nie, on chyba teraz będzie stać w tym miejscu, on tylko odwraca głową, więc... Musisz złapać moment, jak przestanie... Teraz, go! Dobrze, bardzo dobrze. I dalej. O. To czemu jest jakiś checkpoint? Weź wpisz game moda coś tego. Teraz musisz do drzwi chyba polecić. Nie wiem, gdzie on patrzy. W drugą stronę. Teraz, już, jedziesz. Jak tylko ty... O, już, go! No i sraczka! Kucaj! Dobrze, on cię tu nie złapie. Ale wyłącz tą latarkę! No nie umiem, to wszystko przypadkiem włącza. No i co? No, genialnie! Kucaj! Czemu tu nie ma save'a, ja się pytam. Na mnie harczy, ty bezczelny jesteś jakiś? No harczy na mnie. Napalił się. Wojtek, mam już drogę. Tędy. A teraz jak? No teraz na wprost. No chyba sobie żartujesz. Tylko musisz wstać. Cię przebiec. Ja tego w życiu nie zrobię, nie? Tylko gdzie ja mam biec? Tam chyba, za szafę. Tam chyba, no. Ej, ty się możesz tu schować. Nie, wróć. No czekaj! Tu. Ale kucaj! No kucam! Nie ten klawisz! No. Jest dobrze. Ale on cię nie widzi i teraz musisz tam za szafę chyba dobiec. Tylko musisz wstać, dobiec i kucnąć. Ale no kurde! Cicho!
Ona nie umie biec, ta jełopica jedna. Ja myślę, że to po prostu problem polega na tym, że ty nie możesz wstać. Dobra, nara. No. Boże. Nein. Ja się zaczyna rozkręcać, podoba mi się to. Ej, jest. No i co, nie ma jej? O, mam list. A Peter the Lost Soul trapped in the eternal torture for its sin. O Boże! Wojtek, musimy put food on the tableware, put a scant stick on one of the tableware, light the scanted in... Co? Ale to jest jakiś... rytuał, przepraszam? A food offering is the only way to calm the wandering Petra. Musimy ją uspokoić. Set up an offering on a table with colorful and one in... No dobra, no ale dopiero i tak musimy znaleźć te rzeczy chyba, tak? Czyli tak, food, stick i... Light. Coś tam, i light. Nie, musimy zapalić w sensie, dobra. Aha, patrzcie, drzwi się otworzyły. Jakie to jest wszystko sprytne tu. Mhm. O nie. O nie. Boże, jakie to jest obrzydliwe. Znaczy, ja mam bulwy na brzuchu. No, widzę kebabów. Właśnie. No. Aha, on mnie widzi! Wojtek! No co? A to już ko... No to... Rusz się! Nie wiedziałem, że też on mnie widzi. To jak? Continue. Ja wiem, że to jest survival horror, ja wiem. Ale ja nie umiem. No bo to jeszcze raz rozumiem, że to... Tak. Tak? No halo. Tak, ty klikasz. Ale jak ja mam tu się schować niby? No kucnij po prostu. Aaaa, dobra. Możesz przejść. No Maciek, no. Puść się, chcę kucnąć. Puść mnie! Że ta gra jest niewspółczulna. O. Find a way to come... A, offering ją wam pomóc, dobra. No i masz właśnie zapałki, żeby to ogarnąć. Dobra. Czy ja rozumiem, że mam coś zapalać tu? Nie. Teraz musisz znaleźć jeszcze jedzenie. Tylko, że on tu jest, no dlaczego ten to? Ale zobacz, on patrzy od jednego miejsca w drugie chyba, więc... Chyba dasz radę przejść. Ale nie patrz się do niego, ale ty patrz, gdzie masz iść, halo! Nie możesz się schować. No dobra, czekaj, może sobie latarkę zapalę. A jak on widzi latarkę? Czekaj, poszedł nie, sobie chyba. A nie, jest. Nie, no jest, tylko ja nie wiem, którędy. Co, tędy mam? Tak, tędy pod stołami. Ale tędy nie przejdę. Jezu! Gdzie jest ten stół? Zabiera cię go. Czyli musisz iść szybko do następnego, bo cię zje! No idź! No idę! Ta gra jest tragiczna! What are you doing? Ja chcę checkpointa pod drugim stołem, mnie to nie interesuje. I my gramy na easy, słuchajcie. Na easy! A to jest znowu ten jeden... Bubel kleju. Easy peasy lemon squeezy. Świetnie, tego nigdy nie zrobię. Zrobisz, tylko się skup. Chcę mieć latarkę. Kurczę, wiecie co? Ja chcę się bać, a nie uciekać przed jakimś gałganicą jedną i... Skup się. Kucaj. Po prostu, skup się. Kucaj. Jakbyś kupę robił. O. Dobra, czekajcie, mamy zapałki. Description może.
Dobra, usable one są jeszcze. Pod description? No nie. Dobra, idę, mam go w tyłku. I musisz znaleźć jedzenie i musisz znaleźć te. No i co? I co mi no łapiesz? No i przejdź tu! Maciek, pod stoliki. Jak on ci to zabierze, to wtedy idziesz do następnego. No i się zeżre. Nic mi nie zeżre. Idę. Zobaczysz, zeżre cię. Nic mi nie zeżre! Nie wiem, gdzie mam tego tutaj prowiantu szukać. Prowiantu. Na wycieczkę się wybierasz. W góry. Patrz, jak mi dobrze idzie. Widzisz? Widzisz? O, tu mogę chyba wstać już. Wstawaj! Halo, dlaczego nie mogę wstać? O. Dobra. O, 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 kłódka. Faken machen, nie. O, kodzik jakiś? Nie, błagam, tylko nie kody. Nie mogę tego nawet tyrtnąć. Latarkę wyłącz. A. No i też nie. To jak? No E. Nie działa. Na pewno E, a nie po prostu myszką? Nie. Prawym, lewym. A nie, bo ona jest zamknięta, to musisz kłódki jakoś zniszczyć. Poszukaj, czy tutaj czegoś nie ma. O my God, ten. O! Deska? Musisz mieć głąb pewnie. Fena. Poszukaj tutaj. Słuchajcie, czuję, że to jest gra. Czekaj, może jakąś latarkę bym wziął. Tu do budżetu wlazłem, tu nic nie ma. No to szukaj dalej. No to jest jakaś kpina i kurioza. Rozejrzyj się delikatnie, czy gdzieś nie można indziej wyjść, przejść. Bo ewidentnie tutaj musisz mieć jakieś rzeczy, które ci po prostu pomogą to, wiesz, pozdobywać, nie? No ja bym chciał najbardziej mieć zapis, no, ale, wiesz? No ja wiem, że ty byś chciał mieć zapis, ale nie taki hopsiup do przodu. Nie, tu chyba nic nie mogę. Dobra, to słuchajcie, spróbujemy wyjść. Jakby to powiedziała jedna osoba. Jesteś za biedny na zapis. No i co mnie widzisz? Nie widzisz mnie! Może tędy? Jezu, co ty mi zabierasz? Nie, Wojtek! To jesteś normalny? Czubek! Essence szykuje się do horror do ciebie. Tak. Tu jest! Mam klucz! Take this key! Kabur, dobra. Weź tą łapę swoją obleśną, blechu ty. Co mi straszył jakiś lamputer. No zostaw mnie! No zostaw mnie! Don't touch my tralala! Idę. Idź. Dobra. O Jezus Maria. No, to ja sobie może kucnę. Kadzidełko. To się nazywa Incense? Chyba tak, nie wiem. Już drugiego klucza? Brartujesz sobie, chyba. Chyba tak. No. Co tu się... You need a second key. Ej, ale on zablokował mnie. Aha, no to musisz coś zrobić w takim razie. Poszukaj dokładnie, bo musi coś być, żeby coś było, można było zrobić. A tu są świeczki. Tu niżej pod tobą. Ślubokręt! A screwdriver! A screwdriver! Pewnie będziemy mogli teraz tutaj wyłamać. Słuchajcie, tak bardzo chcę to wyłamywać. Słuchajcie, jeszcze nigdy tak się nie cieszymy wyłamywanie desek w tej grze. Naprawdę. Patrzcie, jak sprawnie to idzie. Patrzcie. Wojtek, gdzie myślisz, gdzie może być kolejny klucz? Ja myślę, że musisz po prostu poszukać. No i co mnie? Nie! Zostaw mnie. Gdzie mam przejść?
Jak myślisz? Nie mam pojęcia. Ja myślę, że będzie to w tamtej części, tam. Też może tak, może być takie prawdopodobieństwo, że w tamtej części będzie. No, ja się tu bloczę, nie! No nie patrz się na mnie, Gargamelu jeden! Co to za... I po co ci to? Głupek. Wojtek, zrób coś. A co ja mogę? Nic nie mogę. No bo nie wiem, gdzie mam się poruszyć. No tam pewnie na wprost gdzieś. A tam wcześniej nic nie było? Nie. Kucaj! Kucaj! Nie! Nie! Nice. Jeżeli nie ma zapisu i będziemy to robić od początku, to kończę odcinek. Pewnie tak. Autentycznie. No, masz loading od nowa. Nie! To jest chyba żart. Jaki powiedział, że będzie łatwo. Nie, ty, no teraz to jest żart. Świetnie, słuchajcie. Bardziej skup. Ale powinien być zapis, bo to jest ciężka sekwencja. Kucaj. To zabrzmiało na takiej zasadzie. No ale ja nie umiem kucać. Ale już przynajmniej wiesz, gdzie iść. No, fenomenalnie. A może spróbuj na początku pójść na tamtą stronę, może tam coś znajdziesz od razu. Ja idę po klucz teraz. Nie wiem, gdzie on był. Tu. To wiesz co, to może tam, właśnie gdzie się chodzi, pali będą. To właśnie może o to chodzi, żeby pierw pozbierać wszystko, a potem spróbować tam zejść i wtedy będzie ci, wiesz. Sprawdzić. Tutaj gdzie się pali, tam będzie na pewno, na bank. Widzisz? Bo tutaj też się świeczki paliły. Chyba, że tam coś, nie leży? Świetnie, jakaś dynia! Masz jedzenie! Ja nie chcę jedzenia, no chcę... Ale to ci potrzebne jest ci do tego, żeby go uspokoić. I wtedy będziesz miał świecidełka i będziesz miał wszystkie rzeczy. Tak? Ale nie mam jeszcze jednego klucza jeszcze nie mam. Tutaj! A widzisz, no i widzisz, i wystarczyło się ładnie rozejrzeć. No bierz to, ułomny czubku! Ja nie wierzę. Wynocham. Chcesz na tą grę, czy ty jesteś normalny? Cicho! Boże Chryste, panie, biedna gra. Niczemu nie zawiniła. Jak to nie zawiniła? Zawiniła! No. Nie dała mi zapisu! Aha. I tylko, że po fotografię tu! No, ale dobrze, bo musimy znaleźć wszystkie części. No Maciek, halo. Zaraz uznałem wrócić i odpalić tamto na tej szafce, czy gdzie? Ej, nie mam... Czemu nie mam śrubokrętu? No bo on jeszcze tutaj nie zamknął chyba tych drzwi, tak? Zniszczył te drzwi. Myślisz? Teraz. O, to teraz się po... No, widzisz? Taka dobrze. Magia. Dobrze, magic. Okej. Okay. Słuchaj, chcę się bać, a nie chcę się... Ja nie wiem. Ale to czekaj, to teraz musimy wrócić do tego pokoju, czy mi się wydaje? Znaczy, no musimy na pewno gdzieś wrócić. Bo musimy go uspokoić, tak? Bo mamy to kadzidełko, mamy jedzenie. Co jeszcze tam było do tego potrzebne? Tam się świeczki palą, Wojtek. No to możliwe, że tam. Maciek, zgaś tą latarkę. Poczekaj, a z drugiej strony nie możesz? No widzi mnie. A była ta muzyczka? Tak. No to musisz jakoś tam przejść do niego. No spróbuj w sytuacji, w której on się nie patrzy, tu i od razu biegnij na wprost. A nie, bo tu mnie zaraz tu zbloczy, zobacz. Tak, aha, widzisz, czyli, nie mogę. Czyli tędy nie możesz przejść, dobra. To musisz chyba, wiesz co, przejść tam po prawej stronie na dole, widzisz? O, nie. Nie, no co ty? Cicho. No cię nie przejdziesz tędy.
Widzę, że nie przejdę, no. Musisz chyba tam do tego regału podbiec. Nie tu. Bardziej wychyl się, o tam. No dobrze. Tylko wstań, bo tu cię zasłania szafa. O, o, o i kucaj. Dobrze. Jezu! To teraz zobacz dokładnie. Rozglądaj się co, gdzie, jak. Ale nie, czy mam wrócić? Ja właśnie też nie wiem. Możesz spróbować. Pod stół, pod stół. Właśnie. Bo tu są w sumie te. Chyba, że zobacz, może to tam trzeba podejść aż tak blisko, blisko. Chociaż tu są świeczki, tak? Podejdź do nich i zobacz, czy nie możesz... Nie mogę. No to musi tutaj gdzieś być... No, wstawaj! Teraz znowu kucnąłeś. Zamknięte, Wojtek! No ja wiem, a to... Mi się wydaje, że to trzeba tam pod niego podejść i to ogarnąć jakoś. Genialnie. No ale no podejdź troszkę bliżej, tak żeby widzieć, co tam jest. Zobacz, widzisz, bo tu są zapalone świeczki. Tam są kadzidełka, to może trzeba faktycznie tak zrobić. A może on nie patrzy tak blisko pod siebie, tylko gdzieś dalej. Widzisz? Nie mogę wstać. No to wstań. No nie mogę. Czemu nie możesz? O, widzisz? No! No, mówiłem? Amen! Boże! Jedz! Jesz pieroga! Jedz! Jedz! No, papa. God sei Dank, alleluja! God sei Dank. Boże! To jest jakieś kurioza, słuchajcie, kurioza! No i co? A! No i widzisz? I ładnie zrobione, więc idziemy dalej. W lewo. Tylko patrz, tu już nic nie ma, dobra, nic nie ma. Zebrałeś pierożka. O! Newspaper. It's a newspaper. Yeah, police force was chasing illegal raiders through. Właśnie dużo osób mi pisało, w ogóle też dziękuję za komentarze, tak, przepraszam, że w ogóle prawie na końcu odcinka, ale dużo osób mi pisało, żebym właśnie czytał te wszystkie gazety i tą całą fabułę, dlatego że to też jakby wnosi dużo do sprawy. Has been sent. Okej. Okay. Przestań! Ale patrzcie, nie ma go, już zniknęła ta bestia. No bo ją nakarmiłeś, to poszła. Jak Magda, nakarmi się, pójdzie. Tak. Nie, jak Magda nakarmi, to Magda... Co Jane is... Around her, nie. Jane is here, find her. Dobrze, znajdę. Jane! Halo, Jane. Jane, where are you, Jane? No, czy ja muszę zawsze kłócać do takich kartek, to już to jest jakieś kuzorium. I was up during the night again, not in the bedroom, but in the middle of the house. Seems like I couldn't get a hold of my... She got the feeling that I was being watched from outside the house. It felt as it was the thing that tried to kill me in the nightmare. Jane! Jezus Maryja. Wstawaj. Zamknięte, okej. Okay. Wojtek! Jezus. No co? Śmiech Sena. Pozdrawiamy cię, SNQ, bardzo serdecznie. Szykuj się na horror. Tak, to mój szykuj się na horror. Ej, o nie. Oho! No nie, znowu jakieś szyby wentylacyjne. Są drzwi do Narni. O! Jak się ładnie... Zapis! Ja myślę, że możemy w tym momencie nawet skończyć. Tak, kończymy, kończymy! Tak. Kończymy. A, Jezu! Ty jesteś normalny? I tak na koniec. A my jesteśmy znowu w tym samym domu, tylko tak, takim... Tak, tylko że jest demolation. Demolation. To ja myślę, że zwiedzimy go sobie in next episode. Ja też tak, myślę, słuchajcie, jestem bardzo szczęśliwy, że dzisiaj skończyliśmy. Słuchajcie, zgadzasz gra... się ze mną. Bardzo się z Wojtkiem zgadzam.
Ja mam dość tych kreatur, tych potworów i tego wszystkiego. Także co? Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. No, ja bym się chciał bardziej bać, a nie uciekać i jakieś takie robić farfocle. No nie, ale to... No. Także był ze mną oczywiście Wojtuś. Byłem. Byłem też ja i co? I się widzimy w kolejnych odcinkach już niedługo. Nie tylko z Home Sweet Home, ale też z innych serii. Także trzymajcie się, cześć, buziakuję, ściskam i do następnego. Pa! Pa!